jesteśmy w stanie hipotetycznie znaleźć chociaż jedną rzecz, która będzie nam wszystkim pasować, a politycy, no ci jakoś nie. I zaczynam się zastanawiać, czy tak może być naprawdę, żeby ludzie aż tak się nie dogadywali. W końcu ich wybieramy, w końcu żyją w tym samym państwie i w sumie chcą tego samego, czyli dobra dla kraju, a ciągle nie mogą się dogadać. I ta impreza, ten melanż w hotelu poselskim pokazuje, że kiedy dochodzi do konfliktu wewnątrz, to znaczy, że można kogoś obgadać, ktoś był na imprezie, na tej imprezie na pewno byli, znaczy na pewno, no przypuszczam, że byli posłowie różnych frakcji, no bo melanż łączy pokolenie, od wczoraj wiemy, że no jakby lubimy kolędę, dosłownie i w przenośni, więc tutaj raptem wszyscy nabrali w usta i oni nic nie wiedzą. Cześć, witajcie w programie Nie wierzcie Rudemu. Ja jestem Rudy i raczej na waszym miejscu trzymałbym się tytułu, ale zachęcam do tego, żeby obejrzeć do końca, bo dziś rozwikłam parę tajemnic świata i oczywiście Polski, podsumowując ten tydzień. To nie jest zwykły tydzień, zresztą to łatwo rozpoznać. U niektórych z was na pewno już pada śnieg, a u niektórych trwają wiosenne burze, a u niektórych nadal jest lato. Zderzenie między kożuchem a krótkimi spodniami to jest coś, co naprawdę pomaga ludziom, którzy uwielbiają dyskutować o klimacie, a takich osób na pewno znacie i wy. Wiele, bo są ci, którzy twierdzą, że klimat na Ziemi się zmienia, no bo najprawdopodobniej się zmienia i będzie coraz cieplej i gorzej, ale są ci, którzy twierdzą, że skoro pada śnieg w kwietniu, to gorzej być nie będzie. No bo przecież pada śnieg, jak do tego mogło dojść? Zresztą na całym świecie jest trochę dziwna pogoda i zwolennicy teorii spiskowych zazwyczaj mówią, że na zmiennej pogodzie najwięcej pieniędzy robią wielkie korporacje produkujące różne rzeczy. Przecież w ogóle wielka korporacja to jest takie w gadce na argumenty dosyć ważne stwierdzenie, bo wiesz, bo wielkie korporacje. Nie zmienia to faktu, że ja odkryłem prawdę, kto zarabia najwięcej pieniędzy na tym, że pogoda jest zmienna, i to nie jest super skomplikowane. Nie są to wielkie korporacje, nie są to tajne stowarzyszenia, to są ci, którzy zmieniają opony. Ale żeby nie było tak sucho, przejdźmy do rzeczy. Już dzisiaj obalę największą tajemnicę polskiego rządu. To nie są żarty, chociaż od wielu lat wszyscy mamy takie podejrzenia. Wiele osób komentujących i obserwujących życie polityczne jest prawie pewne, że to jest prawda. I dziś, myślę, użyjemy dosyć specyficznego faktu do tego, żeby tę prawdę wam i światu pokazać. Chodzi o imprezę w hotelu poselskim. Jakiś tydzień temu doszło do, powiedziałbym, srogiego melanżu, który odbył się w hotelu z udziałem posłów różnych frakcji. Było tańczenie, było śpiewanie, była straż marszałkowska i było to, co najgorętsze, czyli policja. Bo mieszkańcy okolicznych blokowisk, bloków i domów mieli zwyczajnie dość tego rzępolenia, śpiewania, no i takiego tańcowania, więc wezwali policję do hotelu poselskiego. Tam oczywiście była interwencja, posłowie mówili, że to nie oni, że tak naprawdę nie było imprezy, można się rozejść i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na wszystkich posłów komentujących tę sprawę, bo doszło to aż do marszałka Sejmu. Co było w Vegas, zostaje w Vegas. I w ogóle cały internet się rozpisywał o tym śpiewaniu, a każdy w zasadzie miał coś do powiedzenia, każdy poza posłami. Zwróćcie uwagę na to, że posłowie wypowiadali się, może była impreza, nie wiadomo czyje to były imieniny, bo podobno to były imieniny, nie wiadomo kto w tym brał udział i tak naprawdę mało kto się przyznaje. Oczywiście politycy jednej strony mówią, że to była ta druga strona, a politycy drugiej strony mówią, że to była ta pierwsza strona, a razem nikt nie ustala, jak było naprawdę. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? Bo od wielu lat i my, i wy, i ja czasami na pewno zastanawialiśmy się, jak to z tą polityką jest. Bo jest takie stwierdzenie, że politycy trochę udają. Że to nie jest tak, że oni się naprawdę przejmują tymi sprawami, tylko to jest trochę udawanka. Co mam na myśli? Chodzi o to, że mogę twierdzić, albo mogę podejrzewać, że to są normalni ludzie, którzy sobie chodzą do pracy. Że to nie jest tak, że oni się na serio nie lubią, na serio się szarpią, tylko że zwyczajnie po prostu to są normalni ludzie, którzy siedzą ze sobą, jeżdżą tym samym samochodem do pracy, no ale w pracy muszą być w pracy, więc mają różne poglądy, różne podejścia, różne konflikty. Grunt, żeby się działo i żeby było na ich i żeby ci inni, to jest najważniejsze w polityce, robili źle. Zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli macie kogoś, kogo bardzo nie lubicie, najczęściej to są członkowie rodziny, albo byli na przykład partnerzy, partnerki, to możecie się nie zgadzać w 80%, jeżeli chodzi o poglądy, ale zawsze choć jeden znajdzie się. Na przykład, czy pingwiny powinny latać? No i chcielibyśmy, żeby taki pingwin Kokosanka, najpiękniejszy pingwin na świecie, mógł latać. Czy zgodziłaby się wasza była partnerka, wasz były partner, wasz szwagier, wasza teściowa, mimo że macie inne poglądy? Tak. Jesteśmy w stanie hipotetycznie znaleźć chociaż jedną rzecz, która będzie nam wszystkim pasować. A politycy? No ci jakoś nie. I zaczynam się zastanawiać, czy tak może być naprawdę, żeby ludzie aż tak się nie dogadywali. W końcu ich wybieramy, w końcu żyją w tym samym państwie i w sumie chcą tego samego, czyli dobra dla kraju, a ciągle nie mogą się dogadać.
I ta impreza, ten melanż w hotelu poselskim pokazuje, że kiedy dochodzi do konfliktu wewnątrz, to znaczy, że można kogoś obgadać, ktoś był na imprezie, na tej imprezie na pewno byli, znaczy na pewno, no przypuszczam, że byli posłowie różnych frakcji, no bo melanż łączy pokolenie, od wczoraj wiemy, że no jakby lubimy kolędę dosłownie i w przenośni, więc tutaj raptem wszyscy nabrali w usta i oni nic nie wiedzą, nikt nikogo nie wykapował. Oczywiście poza jakimiś tam sugestiami, że to tamci, wiadomo, że to musiało paść, ale zwróćcie uwagę, że jest cisza. W ogóle po tygodniu bicia wielkiej piany w internecie zmarła ta kwestia. Tam jakieś żarty, że marszałek Sejmu powoła chór, bo śpiewają i o tej piosence, bo ona była przeróbką piosenki Mysłowic, bla, 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 bla. Ale tak naprawdę zasypali i nie ma, bo się przejmują bardzo ważnymi sprawami. Uważam, że jest to taka wielka szyszka przebijająca ten wielki lodowy kontynent, nawet można by rzec, która powoduje pęknięcie, żeby się zaczęli się zastanawiać, czy oni tak naprawdę się nie lubią, bo moim zdaniem to jest zwykła udawanka. No wyobraźcie sobie, że wstają rano, śpią w tym hotelu poselskim, jeden pyta drugiego, się masz gdzieś, gdzieś rano, a do tej telewizji, dobra, to jadę z tobą, dobra, jadą nam, co słychać, dobrze, a co u żony, to dobrze. Ale później wiecie, no jak siedzą już w tej telewizji, to już nie ma, to już później jest, a pan to nie robił tego, a pańska partia ten. I moim zdaniem to jest jeden wielki farmazon. Może nie mam racji, to jest duża szansa, jestem rudy, wiadomo, ale może jednak w końcu dojdzie do demaskacji. Nie wiadomo po co by demaskować tych polityków, bo przecież wszyscy uwielbiamy jak się szarpią, stąd się zresztą wzięły freak fighty też, ale no zwróćcie uwagę na to, bo to jest bardzo ciekawa kwestia i moim zdaniem ktoś kiedyś podsłucha, złapie, chociaż można by nazwać to jedną z najbardziej chronionych tajemnic, że oni po prostu się zwyczajnie lubią. No nie chcę mi się uwierzyć, że aż tak się nie lubią, bo naprawdę potrafią się nie lubić. Oczywiście Twitter jest od tego, żeby się nie lubić, ale myślę, że w życiu codziennym może kiedyś to wszystko wyjdzie na jaw, że ta tajemnica chroniona niczym spotki w strefie 51 przez rząd amerykański wyjdzie na jaw w jakiejś teczce z czyjejś szafy, albo oni się kiedyś tak pokłócą z takiej udawanej kłótni, że ty nie, i się pokłócą i ktoś się kiedyś wysypie, że się lubią i już. Zobaczycie, jak będę miał rację, to stawiacie kolację. To chciałem powiedzieć. Chciałem wam również opowiedzieć o wywiadzie, który ktoś przywołał w tym tygodniu i faktycznie zyskał spore zasięgi w internecie. Chodzi o wywiad z człowiekiem odpowiedzialnym za dźwięk w filmie Jurassic Park. Ci oczywiście z was, którzy nie widzieli, polecam bardzo serdecznie, bo to film Stevena Spielberga, który dostał masę Oscarów i w ogóle był takim przełomowym filmem, no i tam właśnie były dinozaury. Co prawda, czytałem ostatnio, że najbliższym potomkiem dinozaurów jest kura. Podobno ma najbliżej jest pterodaktylem, ale to pewnie jakiś farmazon. Ale no nigdy tego nikt nie udowodni, więc uznajmy, że tak może być. Co zaś do dinozaurów, ten film nagrodzony za to, za to i za to, Oscarów jest naprawdę długa lista i polecam, bo to klasyka kina w ogóle, total sztos. W tym filmie taką bardzo charakterystyczną rzeczą były dinozaury, to już wiecie, ale również ich dźwięk. Na niespotykaną skalę charakterystyczny dźwięk, który dzieci w tamtych czasach, bo to był chyba 94 albo 97 rok, przerażał w kinach, bo był taki Dlaczego się zrobiło głośno o tym wywiadzie? Otóż ten dźwiękowiec wyraźnie podkreślił, że dźwięk dinozaurów to tak naprawdę nagrany dźwięk miłości żółwi. Ja naprawdę mam na myśli miłość. Chodzi o fizyczną, znaczy czynną miłość, taką, nie, że one się kochały na odległość, że pisały do siebie listy, tylko że... No wiecie. No i zrobiło się wielkie boom. Jak to w ogóle, wiecie, dyskusja i tak dalej. No bo to taki charakterystyczny dźwięk dosyć. Jeżeli ktoś kochał ten film, to mówił wa, wa, a na koniec widzi te dwa żółwie. To mniej więcej tak jakby musieć sobie wyobrazić własnych rodziców. Nie powiedziałem tego, ale to jest przerażające, jak to się tylko próbuje, spróbuje. Przejdźmy dalej. Przy okazji sprawdziłem, że ten dźwięk faktycznie charakterystyczny brzmi jak brzmi, ale skąd się biorą inne dźwięki? I tu jest trochę zaskoczenie. Chociaż może ci, którzy wiedzą albo mogą się spodziewać, podobno większość deszczu w filmach to zwyczajnie smażąca się patelnia. I jeżeli kiedyś zdarzy wam się smażyć, przyłóżcie ucho do patelni, możecie sobie wyobrazić deszczową piosenkę albo coś, bo to brzmi trochę jakby padał deszcz. Z ciekawostek dźwiękowych, na które się napatoczyłem, był również miecz świetny z Gwiezdnych Wojen. Ja nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen, ale dźwięk z miecza naprawdę jest charakterystyczny i chyba nie do odtworzenia albo nie do powtórzenia nawet. Zaskoczyło mnie to, że te dwa stany miecza, czyli ten, kiedy jest tylko aktywny, ale nie uderza, to są dwa projektory i mikrofon zbliżający się do telewizora z szumem, że tak działa, a samo uderzanie miecza to znowu jest szorowanie patykiem po lodzie i odkurzacz. Wyobrażacie to sobie? Takie są kulisy nagrywania dźwięków. Oczywiście to, jak ludzie sobie łamią kończyny, to są również cierpiące na planach filmowych warzywa, bo łamane kości, jak powiedziała mi koleżanka, to jest łamany por.
niektórzy walą w kapustę, to są uderzenia w głowę. I w ogóle, kiedy ktoś tak naprawdę od drugiej strony pokaże nam, jak się rodzą te dźwięki, to można się czuć człowiekiem zaskoczonym. Chociaż miłość żółwi była najbardziej zaskakująca. No ale ludzie potrafią popsuć marzenia. Oj, potrafią. Policja najbardziej psuje marzenia przestępców, to prawda, ale marzyć trzeba i marzenia należy spełniać jak najszybciej. Jeżeli macie jakieś małe marzenie, nawet duże marzenie, faktycznie może do tego dużego marzenia trochę wam zająć czasu, żeby dojść, ale jeżeli chodzi o małe marzenia, takie naprawdę, które wymagają tylko wstania z kanapy, inwestycji niewielkiej ilości pieniędzy, nawet ich pożyczenia, to róbcie to, bo trzeba spełniać marzenia, bo te niespełnione marzenia później urastają. Chcemy je coraz bardziej spełniać. Chcemy, chcemy i w pewnym momencie może już nie będziemy w stanie. Nie mówię tutaj o czymś złym, tylko o to, że w pewnym momencie możemy nie dać rady ich spełniać. Zdarzyło się tak w Legnicy, bo tam sobie mieszkał człowiek, który marzył o tym, żeby zostać kontrolerem biletów. Marzył przez wiele lat, ale jakoś niespecjalnie się do tego przykładał. Co prawda poszedł raz na rozmowę, nie wiadomo w jakim stanie, ale tej pracy nie dostał, no i nie został tym kontrolerem biletów. Jak to się kończy? Kończy się tak, że postanowił, że zostanie nim tak czy siak. Wyobraźcie sobie, że ściągnął z internetu wzór identyfikatora kanara z napisem wzór, naprawdę kartkę, gdzie jest wzór na środku, założył to na szyję i ruszył w trasę i sprawdzał bilety. To znaczy ruszył normalnie do tego, że sprawdzał bilety, chodził, spełniał swoje marzenia. Jak się domyślacie, nie skończyło się najlepiej, bo ktoś się kapnął, że wielki napis wzór na identyfikatorze to nie jest prawdziwy kanar, wezwano policję i 27-latka zawinięto i grozi mu 5 lat więzienia. Co więcej, będzie mu groziło dużo, dużo więcej, jeśli ktoś udowodni, że przyjął mandat karny. Choć tak naprawdę nie wiadomo, czy chodziło mu o to, żeby zarabiać hajs, bo on cały czas tłumaczy, że marzył, żeby być kontrolerem. Dlatego doradzam, żeby spełniać marzenia, bo później to może być za duże, a już nie będzie okazji. Spełniajcie marzenia, bo warto. No i najlepiej, jakbyście spełniali swoje marzenia, bo dla drugiego przykładu, znowu z grona przestępców, wylosowałem 25-latkę z Gdańska, która to spełniała marzenia, ale innych ludzi. Ale oczywiście, nie tak jak sobie wyobrażacie, spełniała marzenia w dosyć specyficzny sposób, bo podrabiała dokumenty. Będzie za to siedzieć pewnie z 300 lat, tak na serio, bo znaleziono u niej masę dokumentów. Wyobraźcie sobie, że w domu 25-latki, którą zawinięto, znaleziono dokumenty, pieczątki i prawie 3000 dokumentów, których wartość obliczono na prawie 15 milionów złotych. Dlaczego tyle pieniędzy? Bo miała tam pieczęci, uważajcie, egzaminatorów jazdy, konsula, wojewody, ambasadora i normalnie dokumenty paszportowe, wizowe, wszystko. Podobno produkowała sama w domu dokumenty non-stop. I wyobraźcie sobie, ile musiała ich zrobić, skoro w domu znaleźli 3000 dokumentów, a komplet takich dokumentów, jakichś tam zebranych, jak chcieliście pakiet, na przykład, nie wiem, wózki widłowe, paszport i na przykład, nie wiem, prowadzenie statków, kosztował prawie 50 tysięcy złotych. Zresztą zawinięto ją, bo pewien obywatel Iraku miał dokumenty rumuńskie. Paszport, prawo jazdy, jakąś kartę lekarską też podrobioną, bo ta kobieta też była lekarzem, wszystko. W zasadzie 25-latka miała papiery na wszystko. Ja to bym nic nie podrobił, chociaż każdy z nas ma na sumieniu jakieś wydarzenie. Tu sobie ocenę ktoś poprawił na pewno. Ja nie mówię, że to zrobił, ani nie znam nikogo, kto to zrobił, ale jakąś ocenę w dzienniczku, tu usprawiedliwienie, tu coś, wiecie, usprawiedliwienie od rodziców. Każdy ma coś na sumieniu, ale już na szerszą skalę, żeby robić dokumenty za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to trzeba mieć fach w ręku. Pamiętajcie, że te dokumenty, które produkuje każde państwo, są pozabezpieczane na miliony sposobów. Miliony, mają tu znaki wodne, jakieś tam ultrafiolety, co, i jej to wszystko szło. Oczywiście szło w czasie przeszłym, bo już nie pójdzie, a ona raczej pójdzie siedzieć. Ale no, nie podrabiajcie niczego, bo to naprawdę może zaszkodzić. W tym tygodniu też zawrotną karierę zrobiło pewne stowarzyszenie, które nie zgadza się z tym, jak wygląda polityka na świecie i jak wygląda nasz kraj, a konkretnie grupa ludzi, z tego co pamiętam, setka, która nazywa się Ostatnie Pokolenie, to ci, którzy przerywali koncert Filharmonii, oblewali farbą syrenkę i teraz wymyślili, że będą codziennie, bo to się dzieje od kilku dni, przylepiać się do mostów w Warszawie. Co skutkuje tym, że wszyscy się denerwują, że nie dojadą do pracy, policja tych ludzi odkleja. Przestań! Uwaga, boli go! Oderwiesz mu skórę! W ogóle to była niezła akcja, bo oni się przykleili do mostu, a w minutę ich odkleili. W ogóle nie rozumiem formy protestu, jeżeli chodzi o przyklejanie. W sensie rozumiem, że chcą się przykleić do czegoś, ale no tak naprawdę, jeżeli da się odkleić ich w minutę, a później tylko czyta się o tym w mediach, że to nie wyszło, to chyba nie jest najbardziej spektakularna forma protestu. Dlatego państwa z Ostatniego Pokolenia, od razu tytułem wstępu i was wszystkich odsyłam do pierwszego odcinka Nie wierzcie Rudemu pod tytułem Wszyscy na Grunwald. Tam dostaniecie skuteczną radę, jak powinny wyglądać protesty, żebyście zostali zauważeni, bo jest was tylko setka. Chociaż, jeżeli chodzi o założenia tej grupy, która ma w planie różne obywatelskie takie szmigle-migle, które wychodzą, jak widać,
widać średnio. Są fajne patenty, bo oni w żądaniach mają to, żeby przesuwać organizację finansową państwa na tyle, że zamiast szedł hajs w autostrady, to stopniowo wsadzać te pieniądze w transport regionalny. Konkretnie stopniowo to u nich jest 100%, no ale to jest tam detal. I chcą również stworzyć bilet za 50 zł chyba miesięcznie na cały transport regionalny. No, tu na te 5 dych to bym się średnio zgodził, oczywiście bym chciał, ale chyba koszty są takie, że to jest niewyobrażalne. Niemniej jednak państwo przez cały tydzień robili, protestowali i tak na serio chcieli zrobić jakąś furorę. Ja znów wracam do tego odcinku z Grunwaldem. Słuchajcie, no przeszkadzanie ludziom w tym, że jadą do roboty, to nie jest najlepszy pomysł. To nie spowoduje, że ktoś z was będzie popierał. Apeluję do tego, żebyście zrobili coś pokojowego. Nie, żebym był złośliwy, ale na przykład, żeby zamiast przyklejać się do drogi, jakbyście spróbowali na przykład piramidę z ludzi zrobić. Gdziekolwiek, no nie wiem, w Krakowie jak zrobicie na rynku taką piramidę ludzką, że jak te czyli liderki, to na pewno was ktoś zauważy. Albo na przykład niech ktoś poleci w kosmos i tam wyświetli coś. Są różne pomysły na to, żeby zaistnieć. No bo na przykład, nie wiem, pomalować studzienki. Tak, żeby ludziom nie wchodzić w drogę. Po prostu to będzie może lepiej działać. A w najlepszym przypadku pojechać na Grunwald. Jeżeli was jest setka, no to poza tym, że powkurzacie ludzi, nie widzę, żeby to dobrze poszło. Pomysły są spoko, co prawda moim zdaniem lekko nierealne, typu na przykład, wiecie, no stopniowo i o 100%, żeby na autostrady nie szły pieniądze, że potrzebujemy autostrad. Ten bilet regionalny taki łączony mi się podoba. Co prawda 5 dych to, no... bardziej taka turystyka piesza, powiedziałbym, ale no dobrze, niech będzie. Ja każdemu życzę, żeby mu jego marzenia się spełniały, bo dzisiaj zresztą sporo o marzeniach, więc i wasze marzenia niech się spełniają, chociaż ja wolę taką piramidę z ludzi. Wiecie, jakby się was ustawiło z 40, nawet nie w centrum, gdziekolwiek, no to przecież każdy powiedział, o, jaka piramida, ciekawe czemu stoją, bo może mają jakieś żądania. No i wtedy można było powiedzieć, że jakiś tam protest obywatelski jest. A tak, przyklejanie się do drogi, nie klei się, dosłownie i w przenośni. Oderwiesz mu skórę! I na koniec, moi ulubieńcy politycy, bo to bardzo lubię. Sytuacja jest taka dosyć, powiedziałbym, skomplikowana. Nie wiem, czy widzieliście, bo to też się wydało w tym tygodniu. Doszło do srogiej sceny w gruzińskim Sejmie, a konkretnie tam jeden drugiemu na mównicy strzelił lepę. Tego nie można powiedzieć dosłownie, bo doszło do uderzenia, kontaktu fizycznego dwóch ludzi. To oczywiście przemoc nie jest rozwiązaniem, w ogóle do niej nie namawiam, ale miałem szczenę w ziemi, jak zobaczyłem takie porządne uderzenie. Ty na boku ciała się, zdarzały się w różnych krajach różne przepychanki. W Stanach Zjednoczonych było rzucanie buta, ale ten gruziński strzał prosto w taką górną część ciała tej drugiej osoby robi wrażenie. Tak powiedziałbym, że w Mielnie na bokserze to dużo punktów by wyskoczyło. I trochę byłem taki zaskoczony, że ej, ale co oni w tej Gruzji w ogóle tak? Ale z drugiej strony trafiłem na artykuł o tym, że coraz gorzej ogląda się Sejmflix, czyli nasze obrady Sejmu. Jak początek roku i nowa kadencja Sejmu była wszyscy oglądali, był popcorn, kina i w ogóle lajczory, donate dajcie i w ogóle wszystko. Tak te statystyki teraz lecą na łeb na szyję. I ogląda w zasadzie coraz mniej. Ja ostatnio odpaliłem, szczerze mówiąc, nawet dzisiaj była przerwa. W ogóle się, nie wiem, jakoś nie czułem zachęcony. I postanowiłem jakby dać radę naszym rządzącym, żeby spróbowali różnych takich internetowych myków. Skoro się nie ogląda, to spróbujmy coś zrobić, żeby się oglądało. Nie chodzi o to, żeby świetnie się bawić i przesadzać z napojami wyskokowymi. Tylko są pewne utarte, internetowe schematy, które spowodują, że ten Sejmflix może być znowu oglądany. I broń Panie Boże, nie chodzi o przemoc. Ustalam, że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreperować budżet państwa, a przede wszystkim dla beki. Ogłaszam więc, że z kolejnym posiedzeniem Sejmu robimy tu kurwa igrzyska. Będzie jak w Gladiatorze. A para przemoc, bo ja bym nawiązał do freak fightów. W Sejmie dzieje się dużo, jest dużo programów telewizyjnych, debat radiowych i w ogóle. Ja proponuję, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu organizować konferencję prasową. Na konferencjach prasowych przy freak fightach, mimo że ludzie się nie biją, oglądalność jest turbo, ci ludzie się wyzywają, mają swoje poglądy, mają swoje racje i wszyscy elegancko powodują stuprocentowo napięcie. Może po prostu za mało jest napięcia, może za mało lewa strona nie lubi prawej czy coś. Ja proponuję konferencję prasową, face to face'y, stanie, zdjęcia, nerwówka, wymiana argumentów, mówieniu co kto komu, wyciąganie papierów, to też jest z polityki wzięte we freak fightach, że a ty 300 lat temu ukradłeś lizaka tam w sklepiku szkolnym, mamy na to papiery, jazda, screeny i w ogóle. To by spowodowało oglądalność. Proponuję jako pierwsze. Po drugie, budka na TikToki. W Sejmie jest już YouTube, zróbmy ten jeden krok dalej, zróbmy budkę na TikToki. Takie, że grają, wiecie, te trendowe muzyczki i oni tam podkładają. Każdy może przyjść. Każdy z polityków, no po to
są w polityce w zasadzie, każdy, żeby nikogo nie obrazić, większość polityków ma parcie na szkło. Idealnym by było, żeby mógł sobie wejść tam, wiecie o co chodzi, i tam by pasowało i tam gadałby jak gadający pies, albo tam się uszy by mu dorabiały, coś. I to by robiło oglądalność, bo wszyscy mówili, o jaki TikTok, to od razu w trendy, w zasięgi, memologia w ogóle, taka uczciwa, nie znam, że się śmiejemy z polityków, tylko żeby oni podrabiani byli spokojnie pod TikToki. To zajmuje sekundę, taka budeczka to w ogóle... Hej, do tego możemy spokojnie ruszyć z takim formatem YouTube'owym, który się nazywa zakupowy haul. Na pewno widzieliście, jak to działa, no nie? Że wiesz, tam ktoś robi zakupy, się później chwali, co kupił. Kiełbasa, dwa bułki. Przecież ci politycy mają te diety poselskie, kupują za to garnitury, jedzą w restauracjach, mogą opowiadać spokojnie, co kupili. Bo to jest trochę tak, że patrzymy na polityków ze względu na politykę. Nigdy specjalnie nikt nie zrobił takiego programu, który ja polecam, od strony modowej. Jak oni są ubrani? Wyobraźcie sobie to tam, jak oni są ubrani. No i tam siedzi komentator trzech stylistów i mówią, ten to ma taki krawat. A ci ludzie mogliby się pochwalić zakupowym holem. Mamy miejsce na to, żeby się pochwalić, co się kupiło. Na pewno to się z okazji, żeby brandy mogły współpracować, tam reklamować markę, a przy okazji generujemy nowy content, w którym to styliści będą mogli oceniać styl naszych polityków. Czy to zwiększy zasięgi? Absolutnie tak. Do tego dorzucam oczywiście, już nie mówię, że proste formy instagramowe, ja bym proponował program kulinarny. No bo jakby nie wierzymy w tych polityków, oni siedzą tam, opowiadają, a każdy z nich na pewno ma jakiś talent, a nie znamy wszystkich, znamy tych z naszego regionu i tam wiemy, że coś umieją, nie umieją. Gdyby każdy polityk miał szansę na korytarzach politycznie gotować normalnie i częstować przeciwników politycznych, spróbować, czy smakuje. Wiadomo, wszystkie żarty z kiełbasą wyborczą są tu nie na miejscu, ale by próbował gotował. Zobaczylibyśmy, jak to jest. Może nie lubimy jakiegoś polityka, bo się źle wypowiada, ale może na przykład świetnie gotuje makaron. Ja na przykład bardzo lubię alio olio. No nie, no i na przykład chciałbym, żeby taki polityk nagotował alio olio, on poczęstował, z tym mówi, ale alio olio robi. Czy on miałby u mnie plusik? Tak, nie mówię, żeby zapominać o jego poglądach, ale jednak plusik. To plusik. Pamiętajmy, że trzeba wierzyć w naszych ludzi, trzeba wierzyć w polityków, bo oni na tym internecie jakby nie robią zawrotnej kariery. Przypomnę, wyniki spadają. Ratujmy ich, spróbujmy, podsuwajmy, bo już donate to może nie. Ale są naprawdę formuły, które mogą się sprawdzić. No i oczywiście śpiewanie piosenek trendowych. Nie mówię, że Cypisa, no niekoniecznie Mysłowic, ale jakby tak otworzyli konto ze śpiewaniem, że po jednej nutce, że wychodzi jakiś polityk i mówi tam, słuchajcie, to jest piosenka, w której sytuacja dotyczy pojazdu, który znajduje się w pewnej odległości i on się przesuwa. I od razu naciskacie, bam, się wjeżdża. No i oni, wow, i to cały czas robi zasięgi. To jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli ktoś z rządu potrzebowałby więcej rad PR-owych, co zrobić, żeby rząd się lepiej oglądał, to subujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Co złego to nie ja. Pozdrawiam, Rudy. Elo.